Witam Was serdecznie. Świetny silnik 1.2 TGDI 114 koni. 114 czy 115? 115 koni mechanicznych. 1.2, nie 3 cylindry, lecz 4. 2014 rok. Nissan Juke. Wersja Techno. Bardzo ładna, piękny kolor. Bym powiedział, że czarny, taki wchodzący w lekki brąz. Wszystkie wykończenia, jak to w Technie, Techno to bogata wersja, więc mamy wszystkie możliwe dodatki w niej zastosowane. Bardzo ładne felgi aluminiowe, tutaj z takimi dodatkami też czerwonymi, nawiązującymi do wszystkich dodatków w tym aucie, a one są z tworzywa, te dodatki. Teraz lusterka, tylna lotka, wszystko nawiązuje i utrzymane jest w takiej właśnie tonacji czarno-ciemno-wiśniowej. Auto wygląda naprawdę rewelacyjnie. No i w środku też ten cały tunel, bym powiedział, lśni i się wyróżnia. Lśni i wyróżnia się. O! Idziemy dalej. Teraz z tyłu też fotele ładnie wykończone. Tu mamy Alcantarę z taką ładną tutaj siateczką na zewnątrz. Ta Alcantara delikatnie pikietowana w środku. Wykończenia wszędzie właśnie utrzymane, ciągnąc tą myśl w tej stylicy czarno-wiśniowej. No i tutaj tak to wygląda. Drugie dno, czyli możemy powiększyć i pogłębić bagażnik o tą część, a tutaj koło dojazdowe. A, klapka mi się otwarła. Popatrzyłem, jak się otwiera jeszcze na maskę i co pod maską słychać. No i właśnie znalazłem czterocylindrowy silnik. Także fajnie, zawsze cztery cylindry, jednak cztery cylindry. A tutaj z tej strony rzut wnętrza wygląda równie imponująco. Także fotel fajnie skomponowany z tą właśnie wiśniową siateczką. Alcantara kontra te wykończenia, Techny. Fajnie to naprawdę wygląda. To co, wjeżdżamy do środka i sobie powiemy, co tam słychać w środku. Odpalamy. 6-stopniowa manualna skrzynia biegów. Mamy tutaj tryby jazdy, normal, sport. No i w tych trybach mamy tutaj układankę, silnik, zawieszenie i etc., czyli klimatyzacja w trybie eko bądź w normalnym trybie, jeżeli chodzi o sport. Wejdźmy może sobie tutaj na normal. Na normal mamy tak to skonfigurowane, a w sporcie troszkę może lepiej. Nie wiem, czy ten ekranik po prostu tak bardzo się zmienia, ale wygląda to całkiem, myślę, spoko. Demote. Co to demote w sumie? To po co ten przycisk w sumie? Tak się zastanawiam teraz. Klimatyzacja, no to zmienia się od razu. A, bo jak mamy tryb, to już jest włączone, a klima to tak. Teraz odkryłem Amerykę, dobra. No, ale to przynajmniej będziecie już wiedzieli, jak to działa. Powyżej kamera. Linie orientacyjne. I może wstecz, czyli mamy kamerkę cofania. I tam był właśnie ten układ. Albo te linie są, albo ich nie ma orientacyjnych. Orientacyjne, no bo jakby na nich polegać, to czasami można zahaczyć o coś. Nawigacja, tak właśnie ułożona. Adresy, to co lubi w ustawieniach nawigacji. Setup, tryb dzienny, tryb auto, czyli nocny, no bo teraz nas czytuje w hali, jak gdyby była noc. Do tego mamy nadmuch zewnętrzny. Radyjko, jak wygląda? O właśnie. Momencik, no, tak jest to ułożone graficznie, także myślę, że jeżeli chodzi o radio i tutaj ten główny panel sterujący, to mamy wszystko przedstawione. To chodźmy do kierownicy. Tutaj na pewno znajdziemy kilka fajnych niespodzianek, mianowicie momencik, tutaj mamy, a bo tutaj już mamy, co mamy? Tutaj mamy tempomat i limiter prędkości. A tu mamy regulację tym tempomatem.
Jeżeli chodzi o deskę środkową, to jakbyśmy chcieli coś sobie tutaj pozmieniać pomiędzy zegarami, to mamy takie coś i praktycznie mamy dostęp do wszystkich potrzebnych danych, czyli temperatura, zasięg, wszystko czego dusza zapragnie, tripy i tak dalej. Tutaj mamy zarządzanie dalej radiem i tą częścią środkowego panelu plus zestaw głośnomówiący, a zupełnie tutaj mamy włączanie i wyłączanie autostopu. Nie wiem, czy to tak będzie widać, a tutaj mamy lusterka i ustawienie lusterek lewo, prawo albo wcale w znaczeniu na środku i wtedy mamy tam regulację tutaj, że tak powiem, płatów wewnętrznych lusterek. No co, no szyby elektryczne, auto jest, myślę, bardzo fajnie wyposażone, jak na teknę przystało, ciemna podsufitówka, bardzo dobrze wyglądająca, plus tutaj nie wiem, czy to tak zauważyliście na samym początku, takie ładne wykończenia piano w obejmie tych monitorów i ekranów. To już nic dodać, nic ująć. O, tu mamy jeszcze USB i czeka. Także połączenia są w nowym i starym stylu. Jeżeli chodzi o serwisowanie, to serwis był dość bogato prowadzony. Mamy całe zestawienie, wszystko dostępne na naszej stronie papis.pl, także tutaj szereg faktur. Auto było na bieżąco serwisowane, wszystkie naprawy wykonywane. Także myślę, że samochód jest fajnie przeserwisowany, dobrze wyglądający, po prostu kolejna polska salonówka w naszej odsłonie. Także auto zasługuje na pewno na uwagę. Dobre wyposażenie, nie tak duży przebieg, bo przebieg ma momencik, muszę sobie spojrzeć i przypomnieć. Teraz się pokazało, bo musiałem odpalić i mamy 145 tysięcy km, także naprawdę przebieg jest niewielki, jak na taki samochód, na taki rocznik i na taki stan techniczny. Po aucie naprawdę przebiegu nie widać. Cóż, mogę powiedzieć, kolejna polska salonówka dostępna będzie na placu sprzedażowym w Poznaniu. Zapraszam serdecznie, obejrzyjcie, przyjedźcie się, sami zadecydujcie. Myślę, że polski salon serwisowany z tym przebiegiem w bardzo dobrym stanie, Tekno. Cena będzie na pewno ciekawa, także zobaczycie ją na papis.pl. A ja co? Się z Wami żegnam i do następnej odsłony kolejnej polskiej salonówki w naszej sieci sprzedażowej Papis. Do następnego. Cześć.